Jesteśmy dzisiaj w Bieszczadach, w Ustrzykach Dolnych i pokażę Wam, jak wyglądała praca w młynie z 1925 roku. A jak młyn, to wiadomo, mąka i wypiek tradycyjnego chleba. A co do chleba? Najlepsze masełko, które Amanda nam później zrobi, więc ja biorę się do roboty. Jest ze mną pan Janusz, czyli właściciel młyna z 1925 roku. Jak wygląda tutaj praca? Musimy przygotować mąkę, no bo będziemy piekli chleb. No właśnie, to jest najważniejsze. No to idziemy do roboty. Mamy tutaj przygotowane snopki. Tak, zawsze kładziemy ziarnem do środka, bo chcemy, żeby to ziarno nam opadło na płachtę. W rękach mamy cepy. Cepy. Mówi się, że coś jest proste jak budowa cepa, tak? Tak, trzy elementy. Bijak, dzierżak i złącze. Ale każdy powie, złącze jest z trzech elementów, czyli nie trzy, tylko... Tylko już pięć. No dobra, i tymi cepami, i teraz, prawie jak nunchako. Tak, wytrzepujemy ziarno z kłosa. Ja dwa, ty raz, ja dwa. Raz, dwa, raz, dwa. I zawsze możemy sprawdzić, podnieść, co się dzieje pod spodem. Czyli już troszkę ziarna nam spadło. Troszeczkę spadło. Trzeba dobić. Czekaj, raz. Wiedziałem, że ten może się urwać. Za szybko. Bo wiesz co, ja ich nie moczę, one się rozsychają. I masz moim. Cep jest prosto zbudowany, ale ja już jak zwykle go zepsułem. I teraz odkładamy snopki. Okej. I patrzymy, ile żeśmy namucili. Okej. I tą, te płótno wytrzepujemy do wiary. I od razu dwa sita są. Jedno sortuje grubsze, drugie drobniejsze. Widać, jak wydmuchuje, jak czyści. W ogóle mamy odcinek taki troszkę historyczny, ale później przejdziemy naprawdę do tych chlebków, które wiem, że będą super. I co jeszcze? Jeszcze? No już jest wyczyszczone, teraz trzeba zebrać i pójdziemy na żarna. Trzeba teraz z tego zrobić mąkę. Ejku, brzmi to skomplikowanie. Zazwyczaj po mąkę idziemy do marketu, kupujemy ją już w woreczku kilogramowym, a tu musimy ją sami zrobić ze zboża. Teraz jak już mamy ziarno, panie Januszu, to co dalej? No, teraz dalsza fizyczna praca. Fizyczna, no właśnie. Tak, widzę, że... zamiast pakować na siłowni, będziesz tu pakował na żarnach. Ale kiedyś to normalnie robił młyn, tak? Wszystkie te elementy, które tak, to na bazie tego robiono żarna większe do młynów. To są żarna gospodarcze, domowe takie, a młyny miały dużo większe kamienie. Kamienie w młynach dochodziły do 5 ton nawet. Wsypujemy tutaj. Wszystko wysyp. Tyle nam się udało zebrać. Z dziury. Z tym, że żarna są czyste, bo nie było dawno zasypywane, to musimy najpierw ziarno rozkręcić, czyli troszeczkę więcej wsypujemy. Jak watę cukrową w maszynie. I zaczynamy kręcić. Teraz idzie luźno, bo dopiero nam zaczyna to się rozchodzić. Aha. Ja pierniczę, ja mam to robić? Tak jest. Podstawiamy cebrzyk, żeby było do czego się miało sypać. A mogę rozpędź, tak, możesz, tylko dociskaj w dół. Musimy rozkręcić, żeby się mąka pojawiła. Matko jedyna! Ja myślałem, że praca w młynie, znaczy pewnie inaczej wyglądała, bo maszyny chodziły, one to robiły kiedyś, ale jeszcze wcześniej, przed młynami, robiło się to ręcznie, tak jak w tym momencie. A co ciekawsze, przeważnie robiły to kobiety. Kobiety? Tak. Mężczyzna nigdy nie miał czasu. Trzeba konia podkuć, przy okazji była karczma, oberża, trzeba było coś wypić z kolegami. Właśnie, no to... A kobita niech robi jeść. To możesz przyspieszyć i... Już są największe wroty, jakie mogę. Tego się już nie da przyspieszyć. Wyobraź sobie, zamknięta siłownia, a ty tu pakujesz, człowieku. Kurde, wychodzę. Co robiłeś? Ja mówię, klatę i tricepsy. A co, a gdzie? Na siłowni? Nie. Nie Proszę, mąkę. Jak mąka sypie. Zobacz, kurde, jak ci idzie. Patrzcie. Takie coś, gdybyś ustawił w siłowni, patrz, jakie to praktyczne. No. Ćwiczysz i od razu pożyteczne. Kurczę, i obok siłowni od razu powinnaś piekarnia. Piekarnia, tak jest. Do tego odcinka powinien zaprosić Food Emperora, który robi na swoim kanale wszystko od zera, jeśli gotuje, więc nawet jakby chciał zrobić chleb, to by mógł sobie tutaj tą mąkę zmielić. Już jest mąka. Jest życie. I to jest mąka, która zawiera wszystkie mąki w sobie, czyli i bielmę, tą mąkę białą, i otręby, wszystko to jest tak zwana mąka razowa. Czyli mielę to do końca, później idziemy do chaty chlebowej. Już co, rozpalać piec? Tak? Nie, będziemy robili zaczyn i ciasto. O!
to jeszcze dużo elementów przed nami. O, tu jeszcze mąka nie gotowa. Ale tak na kaca to by było dobre, kurczę, tak. Jakby ktoś był wczorajszy, na przykład po piąteczku dobrym, to tak w sobotę rano mąkę pomielić, od razu się wstaje. Tutaj w Bieszczadach pan Janusz mówił, że przyjeżdżają, gdzie normalnie flaszeczka, to tu trzy trzeba kupić, nie? Nie, mówią, że bardzo drogo pije w Bieszczadach. Bardzo drogo? Bardzo drogo, no bo w tamtych terenach skąd przyjeżdżają pół litra jej dość, a tu czasami i litra i mało. No właśnie, to jest dobre powietrze na picie i nie tylko. I na mielenie mąki. Więc jak jedziecie w Bieszczady, to musicie się uzbroić. Zaopatrzyć. Albo szukać bimbrowników. Mąka gotowa, mamy. O, 3 kilo będzie. To 3 kilo będzie, tak. Idziemy do chaty chlebowej. Jesteśmy już po pracy w młynie. Przygotowaliśmy wszystkie składniki, narobiliśmy się, ale żeby zrobić ten chleb, no to trzeba napalić w piecu, tak? Tak jest. Rozpalanie w piecu to jest podobny cykl jak robienie ciasta, czyli w momencie, kiedy rozpalimy piec, zaczynamy robić ciasto i rośnięcie ciasta i rozgranie się pieca to jest, równoważy się potem już w czasie. Rozpalamy i ile taki piec musi się grzać? 2,5 do 3 godzin. To jest jakiś specjalistyczny piec, czy...? To jest piec chlebowy wyłożony szamotem, tu jest 400 sztuk szamotu. Wszystko polega na tym, że po rozgrzaniu on ma długo trzymać, bo tu się piecze temperaturą pieca, a nie ogniem. Okej. Czyli tam żaru już żadnego nie będzie? Nie. Piec będzie wyczyszczony, wymyty i on swoją wewnętrzną temperaturą będzie piekł. A, już w trakcie będzie, nic tak, nie dorzucamy? Nic. On nic. Ma swoje ciepło? Tak. I w jakiej temperaturze? 240 stopni startujemy, potem wiadomo, że będzie w trakcie ten się wychładzał, tak do 200 zejdzie. Tutaj mam tą mąkę, którą wcześniej zmleuliśmy w młynie. Przygotowaliśmy. Jak wygląda dalej proces tworzenia tego ciasta na chlebek? Mamy przygotowany zaczyn. Mhm. Wczoraj wieczorem przygotowaliśmy zaczyn na zakwasie. Okay, dzisiaj zakwas, tak? Ponownie nakarmimy, żeby znowu był do kolejnego procesu pieczenia. A w tej chwili zajmiemy się już gotowym zaczynem, który nie bąbelkuje, nie puszcza już powietrza, jest gotowy do przetworzenia go na ciasto. 6 litrów płynu, bo połowę daje maślanki, połowę wody. Do tego dosypuję różne ziarno. Tu jest dynia, tu jest słonecznik prażony, chodzi o aromat, o smak. Przerzucamy najpierw zaczyn do maszyny, to trzeba tą łychę, nie wiem gdzie mamy. Gdzie ma łycha? Już szukał łychy. Leży gdzieś tutaj. Jak na ta łycha stole. Ma wyglądać? Może jest tutaj, mam. Jest? Dobra. Tak. Teraz, żeby nie zapomnieć, sól dajemy na samym końcu, dlatego że sól walczy z drożdżami. Tak, to już wiem z odcinka o pączkach właśnie. Tak jest, dlatego też... sól już teraz po procesie wzrostu i wszystkiego na samym końcu. 10 łyżek soli na tą proporcję, którą będziemy tutaj robili ciasto. Ale takim 9, bimberkiem, 10. Takim pachnie, nie? Te drożdże. Tak, tak. To takie jakby skwaszone jabłko. Teraz dajemy tą mąkę pełnoziarnistą pszenną, to żeśmy zmielili na żarnach. Tak, sypuję? Tak, też powolutku, żeby to sukcesywnie nam mieszało. Ludzie wykorzystywali doświadczenie swoich tam dziadków, pradziadków. My również bazujemy na tym, co nam opowiedziały babcie, ale tutaj też dochodzi już własne doświadczenie. Bo jednak praca przy produkcji takiego chleba, efekt końcowy nigdy nie jest znany. To wszystko się dzieje na zasadzie uda się albo nie uda, ale zawsze się udaje. A powiedzenie jest takie, że chleb jaki by nie wyszedł, zawsze jest zjadliwy. Teraz musimy rozpracować żar ładnie na całej powierzchni i dorzucić, żeby to się tak mocno paliło. Tym tutaj? Tak. Dosuwamy do końca stąd, wszystko żeby weszło tak. do środka. Tak, przepychamy do końca i rozsuwamy na boki. Czekaj, bo teraz dorzucam tam. A mam technikę, zobaczcie. Co? Żeby się nie oparzyć. No. I żeby nie wbić sobie to się nie takiej śruby na przykład. Bo to ciasto ile musi się tak mieszać? 20 minut, ale musi takie zacząć robić listki, nie? Aha. Za chwilę będziemy wyciągali ciasto, zrobimy to gołymi rękoma, dlatego że na rękach masz żywe kultury również i być może są na tyle pozytywne, że w połączeniu z tym ciastem przyniesie dobry efekt. A jak nie? To zobaczymy. Kura, jeżeli taka... ktoś by powiedział, że no, jak to tak gołymi rękoma, ale tam 240 stopni wszystkie bakterie złe. No tak. Unicestwie. Ale oczywiście myjemy ręce, więc spokojnie, tak, moi drodzy. Moczę rękę. Tak. Nagarniam jakoś. Tak, nożem sobie pomagam. O kurde. Wycinasz tak kawałki. O, i do dzieży. O ja pierdolę. Dobrze. Ile tutaj mamy kilo tego ciasta? 10 kilo. Ale ładnie strzela. W tle nam piec opalany drewnem. W jednym odcinku powiedziałem piec opalany drzewem, to mnie wszyscy w komentarzach zjedli, że drzewem nie opalamy, tylko opalamy. Drzewo rośnie w lesie. No właśnie, już nie wszyscy tam zjechali wtedy, ale ja się nie przejmuję, bo najważniejsze jest, żeby to robić poprawnie i czerpać z tego przyjemność, a nie łapać się za słówka. Dobrze to robię? Tak, dobrze.
Ile z 10 kila będzie chlebów? My robimy 20 bocheneczków takich 900 gram. Z tym moim rozrzutem to zaraz będziemy mieli bochenek mniej, ale nie przejmujemy się tym. Wypełni, o tak, zostawiamy, niech ciasto sobie rośnie. Trzeba klepnąć. Świetnie, świetnie. No to czekamy, ile? Z 20 minut? Nie, dwie godziny, co dwie najmniej. Godziny, tyle, co piec się tak, grzeje. Tyle, co będzie grzał się piec. Lepiej, jak ciasto będzie po rozgraniu pieca niż przed, bo jak ciasto nam wyrośnie, to już musimy z nim pracować. No, a piec, jak nie będzie nagrzany, a ciasto wyrośnięte, to jest źle. To dlatego jest źle. Lepiej, że piec wcześniej się nagrzał, tak. My go sobie wystudzimy, my go doprowadzimy do takiej temperatury, jak zechcemy, a ciasto musi być gotowe już w tym momencie, kiedy piec jest gotowy. Teraz w międzyczasie wyrastania ciasta na chleb, rozgrzewania się pieca, będziemy przyrządzali proziaki? Tak. Proziaki to są takie szybkie bułeczki, tak? Dawniej piekło się chleb tylko raz w tygodniu, więc czasami było tak, że tego chleba brakło. Dzieci były głodne, więc mamy co robiły? Właśnie takie proziaki. I teraz zdradzę Ci przepis mojej mamy, Albinki. Ona mnie nauczyła robić te proziaki, a ja zdradzę tę tajemnicę Tobie. To Wy nikomu nie mówcie. Ale jak chcecie w domu przyrządzić, no to uważnie słuchajcie. Jak proszę. Działamy? Sypiesz mąkę. Tutaj na to? Tak. I to dużo. Dużo mąki. Dużo mąki. Dużo mąki. Dawaj, z kilo. Ojej, to ja cały ten, tak? Nasyp dużo, jeszcze. A, no to dużo. Dobra. Mniej więcej na kilogram tej mąki potrzebujemy łyżeczkę, taką maleńką łyżeczkę soli. Czy tyle? No tak. I tu mamy, pokaż, to jest soda. A. Sody dajemy tak też około łyżeczkę, ja to zawsze mówię, o, coś takiego. Wsypiemy sodę, przykrywamy mąką. Teraz kwaśne mleko. Czyli tutaj najważniejszy składnik. Kwaśne mleko to jest taki bardzo ważny składnik. Im mamy lepsze wiejskie mleko, z tego po prostu wychodzą jeszcze lepsze proziaki. To w dzisiejszych czasach chyba takie mleczko ciężko. No czasami się uda. Gdzieś się uda, czyli trzeba dobrze ale szukać. Kupujcie w sklepie kwaśne. Kwaśne mleko albo zsiadłe mleko, tak? Okej. Okay. Proszę. Lejemy. I Ty wyrabiasz. Ja wyrabiam, tak. Czyli rękami? Tak, rękami po prostu to wyrabiasz, musimy zrobić ciasto. To się bardzo szybko robi, słuchajcie. Znaczy, ja to chcieli... będę robił, więc nie no wiem, dobrze, czy tak szybko, ale... jakbyśmy chcieli to zrobić w domu, to dosłownie ciasto zagnieść to jest 5 minut. No to jak Wy słyszeliście, drodzy widzowie, kiedyś o proziakach, no to piszcie, a jak ktoś chce ten przepis zrobić w domu, to też śmiało, możecie się pochwalić gdzieś na mojej grupie, na Facebooku, czy właśnie takie proziaki przyrządziliście, możecie wrzucać zdjęcia albo na mój Instagram, gdziekolwiek. Super, ja myślę, że jakbyś jeszcze tutaj to, to tak wszystko i teraz możesz sobie wyrzucić już. No, widzisz. I teraz ładnie to zagnieć szybciutko. Raptem tych składników mieliśmy cztery. Tak? Czyli jeszcze mniej niż na pizzę, bo na pizzę jeszcze są potrzebne drożdże i to ciasto musi wyrastać jeden dzień czy dwa, tak. Żeby te kulki były fajne. A tutaj co? Zrobimy, zaraz rzucamy na blat. Blaty, tak, i już mamy gotowe bułeczki. Pięknie wyglądają. Przede wszystkim co? Można sobie fajnie też... Myślę, że na palcu będę kręcić jak pizza. Do tych proziaczków pięknie będzie smakował twarożek ze szczypiorkiem. Można sobie dodać na wykwintnie łososia. Tak. Ajajaj się. Coś ci to... Coś mi się tu wszystko dzisiaj... Ty mąki, nie żałuj sobie, możesz posypać mąkę. Dobra. Kroimy sobie różne kształty. A, czyli to jest tak po prostu, tak. Co nam się wytnie? Możecie, tak, co ci się wytnie, krój sobie ty. Dobra, super. Proszę, i co przełóż przekładam? Sobie teraz tu na deskę. A piec się cały czas grzeje, tak. Chlebowy. Tak, zaczniemy może od boku, tu, bo nie jest tak gorąco, tak? To ja i już raptem coś czuję. Robimy to 10 minut, masz bułeczki. W domu no troszkę dłużej, bo piekarnik jak nagrzejecie do temperatury 250 na blachę i do piekarnika nagrzanego i dosłownie 10 minut i macie bułeczki. Do tego masełko na śniadanie. Do masełka jeszcze dzisiaj przejdziemy, bo musimy je dobrze ubić. Amanda nam pokaże, jak się dobrze bije masło, więc warto zostać do końca, nie tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak te przysmaki wyglądają, ale jak wygląda robienie masła. No i czekamy sobie, czekamy, one sobie wyrastają, przypiekają się i za chwilę będzie konsumpcja. Amanda, proziaczki już mam gotowe, gorące, pachnące, cieplutkie i potrzebujemy do tego oczywiście masła. Widzę, że jesteś tu już w trakcie. Tak, już kończę. Spróbujesz, jakie będzie dobre z tym masełkiem. No właśnie, zazwyczaj teraz, w dzisiejszych czasach kupujemy takie masło w markecie. Czekaj, ja tu teraz też sobie poczepię tego masełka, tylko uwaga. Mocno. No właśnie, nie wiem, nigdy tego nie robiłem. Ja widziałem to tylko na teledyskach, jak dziewczyny się tam maślanką...
O kurczę! Ciężko idzie. Ciężko! Jezu! No właśnie, tutaj ta maślanka. No, dobra. To jeszcze nie smakuje jak masło, ale już jak... Znaczy, jeszcze jak maślanka, ale już za chwilkę dodamy do tych proziaczków. To co? Działamy! Działaj! I co, teraz z tych niezdarnych kawałeczków masła trzeba ukulać jakąś... Kuleczkę. Kuleczkę. Ale to do smaku raczej nie jest potrzebne, tylko do efektu wizualnego. Więc możemy już pierwszą próbę zrobić. Podaj nożyka. Proszę bardzo. Proziaczka. Będzie smakować. Jakiegoś wypieczonego. Próbujemy. Dobrze. A jak? Dobra, dużo smarujemy. To jest zdecydowanie to. Lepsze jak ze sklepu. Ja nawet sobie dosmaruję. Ja wracam do pracy. Zostawiam ci noża. Idę czyścić piec. Ostatni gryz i wracam. Teraz proszę rozdrobnić... Znowu? Żar, tak, na drobniutko, żeby to się szybko dopalało nam. Mm-hmm. Rozbijać, to przesunąć do krawędzi. Jeżeli sam ten róg jest wypalony, czyściutki, mm-hmm. to znaczy, że calutki piec ma temperaturę minimum 240 stopni. No i świetnie, no to... I teraz nie możemy go jeszcze zacząć czyścić, ponieważ musimy najpierw przygotować chlebki. Muszę wyciągnąć najpierw wszystki żar. Celowo tak mamy tu skonstruowane, że przerzucam sobie do kominka. I tu w kominku żar się dopali. A w międzyczasie, moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądała moja cała rodzinna podróż do Bieszczad i co tutaj zobaczyliśmy, czym się zajmowaliśmy, co porabialiśmy ogólnie, oprócz pieczenia tego chleba, to oczywiście wpadajcie na mój drugi kanał, Tata Vlog, a tam odcinek właśnie z tej podróży. Nie? Jak, panie Januszu, tam porządek? Wymiatamy już. Coś tam pomóż? Szczątki popiołowe. Bo ja już chleb tutaj z moją Bożeną zrobiliśmy. Szykujemy, wymiatamy i teraz będziemy myli piec. Podnosimy, kładziemy i ściągamy, tak żeby ten kurz pył wyciągnąć. Jest piec za mocny, trzony za mocny, bo nam się pali mąka. Aha. Więc chlebek też się nam przypali. Myjemy dalej. 5 cm od krawędzi, żebym nie dał do samej krawędzi pieca. Mhm. Bo on troszeczkę urośnie. Dobra, następny, ja podaję, tak? Nie, po sztuce wrzucamy. Wkładamy i energicznie cofamy. Dobra. Czyli wrzucamy po jednej sztuce, tak? Tak, sztuka pojedyncza. Woda wchodzi. To... Woda. Ścięcie. Delikatnie. Dobra. Halo chleb, dobra. Tak energicznie, ciach, już. Nie bij. Delikatnie, trzeba pieścić. Dobra. To było dobre? Dobre. Tak jest. Coś ci to przypomina chyba, nie? Tak, ja lubię pieścić. Tak, więc tak samo rób. Delikatnie. I ciach nożykiem na to. I ciach. Dobrze. A to twój. O, to mój ostateczny chlebek. Tylko tak mnie wycenili dzisiaj. To ja sobie go tutaj wypieszczę chociaż dobrze, zobaczcie. To będzie najlepiej wypieszczony chlebek. I cięcie malutkie. Proszę bardzo. No nic, no tylko wycenili mnie na taki mały chlebuś. Ja się staram, ja tu robię. Ile teraz? 45 minut. Czyli można leżakować. I co później z takim chlebkiem? Sprzedajecie, oferujecie ludziom? Jak to wygląda? Generalnie to częstujemy. Okej. Okay. No i o to chodzi, czyli będziemy dzisiaj częstować. Dobra. I wyciągamy. Czas minął. Chlebki już są gotowe. I co, następny? Tak. Jak ja mam je tam? Można po dwa, po trzy. A. Posuwaj następny. O matko, jedyna. O, i trzy. O kurde, jeszcze lampki zepsułem. Czekaj, żeby nie upuścić. Boże, jakie one są piękne. A wiesz, jak się sprawdza chleb? Dźwięk. I co? Co znaczy ten dźwięk? Pieczone. Głuchy taki. Jak jest głuchy, to jest dobry? Tak. Kurczę, ale... Chciałem powiedzieć, że tu gorąco jest w piekarni, ale naprawdę jestem od tego pieca spocony. Siedzieliśmy, czekaliśmy tu z 20 minut na te chlebki. Niektórzy lubią chrupiące, ale spróbuj ukroić taki chleb. No nie. Nie no to... ukroisz. Więc trzeba to zrobić, żeby on dał się kroić. Czyli trzeba go ustawić, żeby nie siadł nam. Mhm. Jak będzie na płasko, nam siądzie. Nakrywamy płótnem i on spokojnie sobie dojdzie i będzie taki fajny do krojenia. I on ile ten proces cały trwa? Dzień wcześniej musieliśmy zrobić... Najpierw zrobiliśmy zakwas. Nakarmiliśmy zakwas. Tak. Potem zrobiliśmy zaczyn. Wczoraj.
Tak. No dzisiaj z zaczynu zrobiliśmy ciasto. W międzyczasie napaliliśmy w piecu. No już nie wspomnę, że musieliśmy zrobić mąkę. Tak, na początku. Na początku. No trzy dni. Trzy dni, żeby zrobić chleb. To jest coś najpiękniejszego, co mogło się chyba na kanale Do Roboty pojawić. Teraz kroimy ten chleb, smarujemy go masłem, za chwilkę pójdziemy częstować polskie kobiety. Co się dzieje, jak przekroimy chleb od razu za świeży, on gumowy jest. Za świeży, to on się wtedy robi tutaj klej, wiesz? Mhm. Dlatego nie kroi się tak od razu za świeżego, tak? On musi ale sobie teraz najlepiej nam będzie smakował, jak go sobie połamiemy. Żytni chleb, czysto żytni, nie jemy gorący. Jak go połamiemy i my go tam zjemy z tym masełkiem. Moi drodzy, jak wam się podobał ten odcinek, oczywiście zostawcie łapki w górę. Jak ktoś zrobił proziaki, to pochwalcie się na moim Instagramie albo na grupie facebookowej. No i co, no napiszcie, czy wam się to wszystko podobało. I zapraszamy na warsztaty, do chaty chlebowej. Do młyna. Ekstra.